Dumżyka by łazeć, łaz bawili, łaze śmiali. Potrafią się sami bawić, ale potrafią się też i z ludźmi bawić. To jest ten sprawca, co zacął dziergać te capkowe różne wyroby. Tu jest capek Romek, który, jak to mówili, jako 12-letni chłopiec występował na dniach węgierskiej, ale myśmy się jeszcze wcześniej widzieli z nim w Koniakowie na karnawale góralskim, gdzie taki mały chłopczyk sobie grał razem z ojcem, występował. Dziśka instruktor, który uczy dziecka z fundacji Braci Golców, często w Polsce. Mamy nadzieję, że jego robota, którą ma po czeskiej stronie jakieś 70 km od granicy, że mu pozwoli przyjeżdżać dalej i uczyć dziecka w Milówce tej sztuki grania na wcale niejakich instrumentach. Bardzo szumnie dziękujemy. Posłuchajcie, wy tu desmocie ten sałas, a ty owiecki? Nie, gdybyście widzieli u nas, a tym baca, żadna żona, kiera zanim przyszła, każdo szła wyśmi o to spokojno. No taki chłop jest niego, na mudusenku. Oto tam przyszła za nim, a prawie się jedna, baco, jedną noc z wami zdrowić. Ubrać żadne takie bezparanstwo, ją mu we wiosce żona dzieci. A teraz wyciągła tą pieniężynkę, a tamty stówecki na układane. Praj baco, ale ją dobrze zapłacę. I mu was tak głoko bielmem zaszło, prawie będę miał na piwecku, baba nie będzie wiedzieć. Będę miał tajne pinuski, prawie dobre, ale nie jedną. Dobre. A hned sen za tym Jankiem, co ty owce naganią, praj Janek. Jak o północy zabudzim na ścianę, przyjdziesz mi pomóc. Dobre baco, przyjdę. Po północy baca budzi na ścianę. Janek, zuń mi do wioski, do po kozu. Baco, teraz w 7 miesiącu kozu na nas uzwomie. No tak się mi zdoże na tej bestii, będę zimował. Thank you.
bardzo silnie. Do rozku tym ubacom mi przysła żona z Ameryki. Ja. A prawi se baco, podziwajcie, roztworzyła tą pieniężenkę. Za każdy roz dobrze zapłacę, ale chcę tu miesiąc być. Baca prawi, Jezus się święty, tak sagio za to chałupę postawił. No dobre, już się tam uzgodni w porządeczku. Ile za 14 dni ta pieniężenka cinkła. Ubywało tych dolarków. U nas se prawi baco. A nie ma tu też kto taki dobry jako wy, ale co by był kapeckie tańszy. A ja tu o żadnym taki nie wiem, ale baco, porozmyślejcie. No jedynie ten Janek, co ty owce naganią. A je taki dobry jako wy? I ja? To ja nie wiem. Ale łuskiego roku pokochał nie zwierzyca, a do dzisiaj mu miód nosi. Chce se rozku temu bacowi przyszła jego żona. Już 3 dni nie był w chałupie. Ona się temu mówi, że po deputat została tam na noc. I o północy budzi go, prawie, Franceczku. Stuń, zaświec, a zabij mi pchę, bo mnie żerę na grzbiecie. On se prawi stuń, a zaświec, kiedy uwidzi, kiego zerę, ona sama skapie. Thank you.
Bardzo szumnie dziękujemy. Nie wiem, jeśli Jego mąż opowiadał, że my tu długo nie możemy być. Nie wiem, co się stało, ale moja starą, jako przyszła do tej pensji na tą emeryturę, tak się strasznie boiśmy. Abyście nie wierzyli, jak wieczór pójdę, a późno przyjdę, to ile razy maj do rania szukam, bo nie wiem, u którego sąsiada je. Też opowiadał u nas taki stażik. Posłał go doktor do naszego szpitala i tak se tą karetkę niesie i kroco se spotyk go pielęgniarka prawi, co by tu stażik? Ale nasz pan doktor mnie tu posłał. A tu ona teraz to rozebrzyła, czy to? Prawi, stażiku, z wami to jest złe. Co, siostrzyczko, co? Co pani pielęgniarko? Prawi, tu na pierwszym po schodziu docie krew, na drugim się wysikocie, na trzecim wytrzą ze zadeczku, a na czwartym wezmą spermię, bo ta choroba jest ważna, a muszą was komplet wyszetrzyć. Muszę tak podziwo na tą pielęgniarkę, a prawi pani pielęgniarko, a nie mógłby wam tu niechać spodnie, tam jest wszystko. Come on.
dziękujemy bardzo szumnie. Tak osikowno paniczka przytuli chłopka ku doktorowi prawi. Panie doktorze, a jego przed tym jak on jechała za drzwiami, sama se tam wlizła, prawi, panie doktorze złe, co? Tymu mojemu chłopku jakoś łosi wylazłem na wrch. No wiecie paniczko, ile mu lat? No kole 50. No wiecie, to już chłopek tak seksualnie przemożony i to mu te łaziska tak na wrch wylazują. Panie doktorze, co się z tym dorobić, aby mu to gad nie wylazło? Je, to jest strasznie jednoduche. Na noc mu przykłonajcie, jajuszka. A to pomóże? To pomóże. Ale... Za 14 idzie, idzie doktor po wiosce, a widzi paniczkę po czorną. Ale nie swoje. Prawi, co się stało? Stasik umrzeł, czy starka? Prawi, nie, panie doktorze, chłopek. Chłopek? A co się mu stało? Panie doktorze, przedstawcie se, jemu ty jajka lim podkarg wyciągła z głosu do mortwy. Odjechał Janina,
tak od nas wszystko. My się z wami tu rozłączymy. Kupa zdrowia, szczęścia, boskiego powodzenia, a wszędzie się łączymy tak po goralsku, tak aj tu z wami się rozłączymy po goralsku. Nisko procentowo. A więcej wam powiem, Andrzej Kosiekarz. Ostatnio mnie chcieli przyjąć do NBA. Ale ja się oceni. Teraz będą Nucicki, Karpackie. A Zarzewca przyjął pierwsze. Węglowy Czapków. Trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się Czapkowie zdrowo. I jademy. Thank you.
klepackę. Dzięki, dzięki. Thank you.
Jen co mi się wisiało, z nohami drzwi wisiał, rocznicę wiśliwami. Ludzie by się śmiali, że on ma odsmali, rocznicę wiśliwami. Preto żirale, rocznicę ma na lewego, a ja na nią miała wymo. Glasy mała siwe, rogi mała krive, zuma ani jednego. Zuba ani jednego.